Dzień dobry, nazywam się Zbyszek Stefański. Jestem z mojej macierzystej grupy Bez Jacka. Gramy już w tym roku, będzie jesienią 40 lat. Jest to tak zwana jakby poezja śpiewana, ale nie nudna. Inspirujemy się dla moim ukochanym zespołem z King Crimson. Czyli nie będziemy grać jak King Crimson, ale taką, no żeby to nie usypiało ludzi, staramy się tak grać. I no co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Będziemy mieli koncert w sobotę jako zespół Bez Jacka, a dzisiaj gramy taką dużą rzecz, bo chór 40-osobowy zespół tu z naszego liceum w Kamiennej Górze. Jestem szczęśliwy, że młodzi ludzie coś takiego robią. Będziemy grali piosenki, parę uznanych i moje kompozycje. Jakiego Jacka brakuje? Jacek Stefański to był mój najmłodszy brat, który zginął w stanie wojennym, został zabity pod kościołem świętej Katarzyny w Gdańsku. W 84 roku, 83, 83 w sierpniu, 9 sierpnia zmarł. Mhm. Można was słuchać, bo też supportujecie znane zespoły. Jakie utwory najbliższe sercu? King Crimson, tak? King Crimson, Pink Floyd, Czyli z Polski. 70, no bo to lata naszej młodości. Ale polskich to pan Grechuta, Demarczyk, Skaldowie, Dżem, którymi się znamy, no bo graliśmy razem z wielu. No, przez tyle lat to poznało się tych ludzi. Trudno się było wam zsynchronizować z 40-osobowym chórem? Nie trudno, bo najważniejsze to jest chcieć. A tu jest pani Sylwia Dyla, która prowadzi chór i robi to bardzo pięknie. Młodzież jest chętna i to o to tylko chodzi. A jak się chce, to można wszystko zrobić. Muzycy też są z liceum część, także jest bardzo pięknie. Widuje się was też w kościołach. Czy to tam jest jakiś specjalny repertuar? No do kościołów to trzeba taki inny repertuar, no bo nas kiedyś, bo kiedyś jak się sprowadziłem, bo jestem z Gdańska, a mieszkam tu już 12 lat i poproszono mnie, czy bym nie przygotował kolęd. I ja przygotowałem te kolędy i myślałem, że to będzie takie jednorazowe. Tak się zaczęło? Tak, te kolędy na Boże Narodzenie. Ale zaczęło przychodzić do mnie ludzi, nawet tacy, których ja nauczyłem grać na gitarze. I ten zespół nazywa się Chcemy. I my gramy, ale nie tylko kościelne pieśni, ale staramy się też kościelne, nie takie, które na krzyżu tylko przybijają, tylko to, co jest ważne, przyjaźń, miłość bliźniego. O to chodzi, a nie cierpiennictwo tylko. Jasne. Najtrudniejszy technicznie utwór dla pana. Technicznie? Mm-hmm. Do zagrania? Tak. No to jeszcze go nie zagrałem. Nie wiem. Parple? Parple może Cepelini. Nie. Cepelini? No, Cepelini grają na przykład bardzo trudne, wbrew pozorom, do zagrania. Jest muzyka Stinga, bo oni grają, to tak ładnie wychodzi, ale oni grają na 5/8 i to jest zupełnie inne metrum. Trudne było też dla mnie, kiedy grałem z moimi przyjaciółmi z Bałkan i oni mają zupełnie inne liczenie. My mamy 3/4, 4/4 i tego się trzymamy, a oni mają te wschodnie zagrywki, oni się z tym rodzą i to umieją. A ja musiałem się, chociaż tyle lat grałem, uczyć się z nimi naprawdę poważnie, żeby to wszystko wyszło. My jesteśmy w tym samym wieku, ja tak podejrzewam. Fajne jest to, że młodzi ludzie, którzy z panem grają dzisiaj, zagrają, zaśpiewają, że znają te utwory z lat 70., 80., na których myśmy dorastali. Bo te utwory są nieśmiertelne. Tak, bo one są prawdziwe. Proszę zwrócić uwagę. Tak. I to, bo to ktoś wymyślił, ktoś to kochał, ktoś to robił. A teraz komputer, jak ja słucham jakiegoś festiwalu, to ja mówię, te wszystkie piosenki są identyczne. To jakby włączyć komputer, posklepać kilka i... To ta ścieżki, tak. Tak, i jest. No mnie koledzy, przyjaciele ze studia mówią, Zbysiu, zobacz, jak to się robi. Pozbierał 4 piosenki, zciął je razem i mówi, mam nową piosenkę. Dokładnie. Ale to nie jest to, bo to nie ma duszy. Nie ma Mike Oldfielda, prawda? Nie ma tej dzwony klasy. Rurowe. Ale fajnie, że młodzi tego słuchają. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Super. Raz, dwa. Dzień dobry Państwu. Witam.
Witam Państwa w murach Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze na czerwcowym koncercie. Proszę Państwa, na początku powinienem wyjaśnić tę tajemniczą nazwę koncertu. Otóż koncert nazywa się koncertem czerwcowym, bo się odbywa w czerwcu. A tak już na poważnie mówiąc, proszę Państwa, tak kiedy patrzę na Państwa, widzę, że wiele osób zapewne pamięta wspaniały zeszłoroczny koncert w czerwcu. Również on się odbył trochę później dla Ukrainy i wtedy również wystąpił ten sam skład, a mianowicie Zbyszek Stefański wraz z przyjaciółmi. Oraz chór Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze Akcent. Prowadzony przez panią Sylwię Dylak. A ponieważ, proszę Państwa, mistrzowie zawodu konferansjera mówią, że zapowiedź im krótsza, tym lepsza, oddaję artystom głos. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo tu są moi przyjaciele, tylko moje nazwisko jest niestety na plakacie. I ja chciałem powiedzieć tak, chór Akcent pod dyrekcją pani Sylwii Dylak, to wiem. Ania Kosturek, skrzypce, żeby nam było miło i grać. Marika Piszczek, perkusja. Aleksandra Dzimirowicz, pianino. Nasze wokalistki Kinga Fryzowicz i Karina Kubieli. Hubert Jalor na solo gitarze. Stanisław Kulkiewicz na basie. Paweł Ruchała na skrzypcach. Grzesiu Podoniec na gitarze. Ja serdecznie witam z myśli na imię. Chcieliśmy zacząć takim utworem zespołu Manam, no bo każdy z nas ma jakąś chmurę, którą chce, żeby odleciała. Thank you.
hałda, lęk, to ciepło jest tam, taki jest zgodniejszy. Jest to wiersz pana Bolesława Leśmiana. Tego, co będę śpiewał, to sam ułożyłem sobie muzykę. Kiedyś ta dziwna pani redaktor zadała mi pytanie dziwne, więc ja dziwnie odpowiadałem, bo pyta mnie, dlaczego ja piszę piosenki? A ja mówię, z lenistwa. Dlaczego? Bo jak sobie sam napiszę, to nie muszę się uczyć. Słowa Bolesław Leśmian, bałwan ze śniegu. W brzegu, gdzie kruk jedyny pustki widz. Ktoś go ulepił z tego śniegu, co mu na imię wie i nic. Na głowę śmieszną wdział czapulę, a w pogrzeb raczy wraził kij. I w oczy spojrzał mu nieczule i rzekł na drwiny chcesz. Też pana Bolesława Leśmiana, to są w sumie dwa wiersze. Taki nim się umrze, ale tak się nazywa tylko, ale nie jest taki smutny. A drugi uwiędły sad. Nim się umrze.
Przed takim grubem, czyli Bohemian Rhapsody, jeszcze jeden czas zmartwychwstania, to też jest wiersz pana Bolesława Leśmiana. Sam sobie piszę dedykację i na zbiorze poezji Leśmiana napisałem Zbyszek: dziękuję, że piszesz melodię do moich wierszy, Bolesław. Na książce profesora Kułakowskiego mam napisane tak: Zbysiu, że też ja na to nie wpadłem, Leszek. Czas zmartwychwstania. Czas zmartwychwstania, Boża moc, trafi na opór nagłych zdarzeń. Nie wszystko stanie się w tę noc według niebieskich wyobrażeń. Są takie gardła, których zew umilkł w mogile bezpowrotnie. Jest taka krew, przelana krew, której nie przelał nikt dwukrotnie. I cóż, że wzór nam nie dał, chybałbym, by ten świat uczyć. Nie każdy śmiech się zbudzić da, nie każda łza się da.
powiedzieć tak, zaśpiewamy teraz dla Państwa utwór, który kilkakrotnie był wybierany jako utwór wszechczasów przez to radio, które jeszcze 2 lata temu było normalne, już teraz nie bardzo. I jeżeli Państwo możecie, to włączycie się z nami do śpiewania, nawet żebyście mieli zaśpiewać mama, albo mama mia, mama mia, mama mia, let me go. To będzie też super. Niestety nie mam innego wyjścia, muszę do Państwa tyłem stanąć. Wszystkie zdjęcia mam z tyłu. Z głowy co? A ja mam plecy. Delikatnie mówiąc. Proszę odegrać się teraz.